Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dziś miejscowość Brojce w województwie zachodniopomorskim. Mówił o zagrożeniach wynikających z niekontrolowanej migracji. Każdego dnia docierają do nas bardzo niedobre wieści z różnych krajów w zachodniej Europie o zbrodniach, o strzelaninach, o makabrycznych wydarzeniach, tak jak chociażby ostatnio, kiedy młoda Polka została w brutalny sposób zamordowana w Grecji. Dzieje się tak dlatego, że mamy do czynienia z niekontrolowaną migracją, która jednocześnie też wiąże się ze wzrostem przestępczości. Przykłady można by mnożyć. Zamachy bombowe, strzelaniny czy napaści w biały dzień, tak jak tu w Bordeaux, gdzie 70-letnią kobietę i jej wnuczkę napadł 29-letni bezdomny. Kobieta trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał dziś, że policja jest gwarantem bezpieczeństwa w kraju. Platforma Obywatelska zamknęła ponad połowę posterunków policji. Z około 815-817 posterunków zamkniętych zostało ponad 400 posterunków policji. Co to oznacza? To oznacza, że oni chcieli się przypodobać polityce europejskiej, przypodobać Brukseli. Zamykali posterunki policji tutaj w kraju, a otwierali granice. Dziś te posterunki są na nowo otwierane. Gwarantuję z naszej strony, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie będzie zwijał posterunków, tylko będziemy je tworzyli w wielu miejscach, tak jak tutaj w Brojcach. Od nowa będziemy je odtwarzali tam, gdzie one były zlikwidowane. Wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo dla Polaków.